Szanowni Państwo, myślę, że wiele osób już wie, przede wszystkim z portalów społecznościowych, po internecie krążą w tej chwili informacje dotyczące sytuacji w schronisku, a konkretnie tego, że panuje tam epidemia parwowirozy, a także jest duże prawdopodobieństwo tego, że nad zwierzętami pracownicy bądź też osoby, które tam przebywają, mogą się znęcać. Prezydent miasta otrzymał takie wiadomości w poczcie elektronicznej i zdjęcia, które tam są dołączone, myślę, że dla tych, którzy widzieli to, no mogą budzić duże emocje i duże też zaniepokojenie mieszkańców naszego miasta. Wobec powyższego dzisiaj pan prezydent w tym aspekcie dotyczącym ewentualnego znęcania się nad zwierzętami zawiadomił policję koszalińską, gdyż jest to przestępstwo, które jest ścigane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. I są to, policja jest odpowiednim organem, który powinien wyjaśnić, czy w schronisku dochodzi do znęcania się nad zwierzętami, czy też nie. Natomiast w tym aspekcie dotyczącym panującej epidemii w schronisku odpowiednim organem jest powiatowy lekarz weterynarii, który merytorycznie nad zwierzętami sprawuje nadzór, także zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, i stosowne zawiadomienie na ten temat także zostało wysłane do powiatowego lekarza weterynarii. Będziemy czekali na jednoznaczne stwierdzenie faktów, które dotyczą naszego koszalińskiego schroniska, potwierdzenia ich bądź też obalenia, bo tak jak Państwo wiecie, dzisiaj świat mediów społecznościowych rządzi się także swoimi prawami i niekoniecznie to, co widzimy na zdjęciach i czasami bardzo drastycznych obrazach, jest rzeczywistością i jest prawdą. Dlatego też apelujemy o zachowanie spokoju. Odpowiednie służby są powiadomione i odpowiednie służby powinny w tej chwili podejmować już czynności, które zmierzą do ostatecznego wyjaśnienia sytuacji panującej w koszalińskim schronisku. Jakie to były zdjęcia? Co było na tych zdjęciach? Szanowni Państwo, na zdjęciach był wizerunek psa leżącego, mówiąc oględnie, w kałuży krwi, a także miejsce, w którym on leżał, całe poplamione krwią i z takim komentarzem, że właśnie jest to efekt panującej epidemii, a także prawdopodobnie znęcania się nad zwierzętami. I to jest to, każdy może w internecie znaleźć te zdjęcia, bo one dosyć szybko, jak to bywa w takich przypadkach, są udostępniane dalej i ta wiadomość się bardzo mocno rozchodzi. Dlatego też, nie chcąc czekać na jakieś zaskoczenie, sami postanowiliśmy, pan prezydent sam postanowił, zgodnie z tymi kompetencjami, które jemu przysługują, zawiadomić odpowiednie organy o to, aby sprawdziły, jaka jest rzeczywiście sytuacja w naszym schronisku. Jak Państwo wiecie doskonale, wokół schroniska od wielu lat toczy się różna dyskusja miłośników zwierząt. Jedni mówią, że dzieje się tam strasznie, inni mówią wręcz coś innego. Natomiast nigdy jeszcze skala czy też obrazy, które się pojawiły w przestrzeni publicznej, nie były tak mocne i tak budujące, że tak powiem, napięcie i emocjonalne. Zarzuty też nigdy nie były aż tak poważne, bo jeżeli rzeczywiście doszłoby do tej epidemii w schronisku i te osoby, które tam pracują, nie zawiadomiłyby o tym, to byłby to problem. Natomiast dzisiaj też wiemy, bo w mediach społecznościowych także pojawiło się oświadczenie weterynarza, który świadczy usługi na rzecz schroniska, że jest to nieprawda. Dlatego tym bardziej należy to zweryfikować i odpowiednie organy, które się tym zajmują i mają wiedzę merytoryczną, przede wszystkim merytoryczną wiedzę, a jest nim powiatowy lekarz weterynarii, powinny stwierdzić, czy te zwierzęta są zaopiekowane, czy ta epidemia rzeczywiście tam funkcjonuje, czy wszystkie procedury związane z postępowaniem w razie tej choroby są przestrzegane przez pracowników schroniska. Policja natomiast powinna wyjaśnić, czy zgodnie z tymi sugestiami, które mieszkańcy nam zgłaszali, bo to mieszkańcy sugerowali to, że prawdopodobnie ktoś znęca się nad tymi zwierzętami, czy także do takich aktów dochodziło i czy miało to miejsce.